W internecie pojawiło się szokujące i zaskakujące nagranie prosto z imprezy imigrantów, która miała odbyć się co ciekawe w prawdziwej polskiej stodole. Fakt, że huczna zabawa odbyła się w Polsce, mają widoczne na nagraniu polskie alkohole, których nota Bene jest pod dostatkiem, zresztą tak samo jak bawiących się i tańczących w rytm muzyki przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Jak możemy zaobserwować, w stodole znajdują się sami młodzi mężczyźni, których z pewnością jest tam co najmniej kilkadziesiąt. Nagranie jest niewiadomego pochodzenia, trafiło i obiegło sieć w ostatnim czasie. Na filmie widzimy duże ilości polskich alkoholi, co ma świadczyć o tym, że faktycznie impreza miała odbyć się na terenie Polski. Nie wiemy jednak, czy na nagraniu znajdowali się nielegalni imigranci, którym udało się dostać na teren Polski, czy może są to również cudzoziemcy z Afryki i Bliskiego Wschodu którzy są w Polsce legalnie, ponieważ otrzymali wizy pracownicze. 30 lipca funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Kaliszu zatrzymali pięciu uchodźców, którzy na terenie Polski przebywali nielegalnie. Najpierw na autostradzie A2 służby zatrzymały do kontroli pojazd, którego kierowcą był 37-letni obywatel Mołdawii, który w swoim samochodzie przewoził czterech Somalijczyków, oczywiście bez papierów uprawniających ich do przebywania na terenie naszego kraju. Po zakończeniu z nimi procedur przekazano ich litewskim służbom, Służbom, bowiem ustalono, że to właśnie z terytorium Litwy wjechali do Polski. Ich kurier podejrzany jest o pomoc cudzoziemcom w nielegalnym przekroczeniu granicy celem osiągnięcia korzyści majątkowych. Tego samego dnia policjanci na ulicach Konina zatrzymali również obywatela Pakistanu, który też przebywał w Polsce nielegalnie. Co ciekawe, zatrzymany został, ponieważ przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas czynności okazał podrobioną polską kartę pobytu. W związku z posłużeniem się fałszywym dokumentem sąd skazał go na 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu, a do czasu wydania decyzji mężczyzna został umieszczony w strzeżonym ośrodku DLA Cudzoziemców.